Halo, cześć, witajcie z tej strony Branko, a to jest. No właśnie, co to jest? To jest pierwszy odcinek niejako informacyjny na moim kanale. Jak możecie zauważyć, mój kanał całkiem ładnie się rozwija w obecnej sytuacji, w obecnym momencie, kiedy nagrywam ten materiał. Mam już 80 subskrypcji i ponad 1500 wyświetleń na kanale, czyli jest nieźle. Jak na 3 czy tam niecałe 4 tygodnie nagrywania. Jest nieźle, jest petarda, można powiedzieć. No dobrze, a skoro zbliżamy się do tej magicznej cyfry, liczby właściwie, no bo cyfry to nie bardzo, ale liczby 100 widzów, no to jak zapewne się domyślacie, wypadałoby zrobić jakiegoś specjala. No i od paru dni na kanale, na streamach się zastanawiałem, cóż by zrobić na tego specjala, prawda? No i tak się zastanawiałem, i doszedłem do wniosku, no, że moje możliwości są sporo ograniczone. Więc zrobię coś prostego, a prostą rzeczą jest na przykład Q&A, czyli po prostu standardowe odpowiadanie na pytania was, czyli widzów. Tak więc możecie się spodziewać Q&A na specjal, na odcinek specjalny z okazji 100 widzów. I tak, parę kwestii organizacyjnych. A więc tak, odcinek pojawi się na pewno po osiągnięciu 100 widzów. I w zależności jak szybko te 100 subskrypcji wbije, w takiej zależności tak szybko będzie po prostu on wstawiony na YouTube'a. No, myślę, że 20 subskrypcji to długo nie potrwa, także jeden, góra 2 tygodnie, więc spokojnie. No ale właśnie skoro ten odcinek ma się pojawić, no to wypadałby odpowiedzieć na wasze pytania. No i po prostu to jest film, pod którym możecie je zadawać. Możecie tutaj zadawać wszelkie pytania. I tak, jeżeli chcecie, abym odpowiedział na wasze pytanie, to tak, wasz komentarz musi się zaczynać od nawiasu kwadratowego bądź okrągłego, w którym znajduje się literka P, duża literka P najlepiej. I to jest dla mnie znak, że komentarz zawiera pytanie dla mnie do Q&A, do pierwszego Q&A. Dobra, to jest ta pierwsza sprawa organizacyjna. Druga sprawa. Nie gwarantuję, że na wszystkie pytania odpowiem, no bo wiecie, może być ich sporo na przykład. Albo właśnie druga sprawa. Nie będę odpowiadał na pytania oczywiście, które naruszają w mocnym stopniu moją prywatność lub są obraźliwe wobec mnie. Bo no wiecie, to nie mówię, że tak ktoś może coś takiego zrobić, ale ludziom różne pomysły przychodzą do głowy, więc od razu uprzedzam, że zadanie takiego pytania od razu dyskwalifikuje tą osobę z możliwości zadania ewentualnie innych pytań. No bo wiecie, no. Wiecie o co chodzi. W sensie, jeżeli będzie to obraźliwe, jeżeli naruszy na przykład moją prywatność, no to też niejako jako to automatycznie dyskwalifikuje możliwość odpowiedzenia na to pytanie. No i dobra. Jeszcze jest kwestia formuły Q&A. Nad tym też się będę zastanawiał. Czy ja nagram na przykład siebie odpowiadając? No nie mam niestety dobrego aparatu czy tam kamerki, chociaż może udałoby mi się jakoś załatwić. Ewentualnie bym musiał potestować z telefonem, czy by to była dobra jakość. Wiecie, na pierwszy specjal. Nie musi być super, ale fajnie by było, jakby było dobrze. Ewentualnie na ostateczność to po prostu tak jak teraz, ten filmik informacyjny, że po prostu wrzucę wam tło jakieś tam i będę spokojnie odpowiadał. Także. Myślę, że to będzie całkiem ciekawy specjal, także zadawajcie pytania i oczekujcie wbicia 100 subskrypcji. Także to tyle, co chciałem wam przekazać. Ewentualnie, jeżeli jakieś jeszcze jakieś informacje, czy tam, nie wiem, coś mi się przypomnie, o czym chciałbym wam wspomnieć odnośnie tego odcinka specjalnego, to wam przekażę jakoś tą informację, czy za pomocą filmiku, czy za pomocą informacji na streamie. Czy w jakiś inny sposób. Także to tyle. Dziękuję wam za uwagę w tym krótkim odcinku informacyjnym. No i oczekuję na wasze pytania. Trzymajcie się. Heja!